Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiejszą partię, którą Wam przedstawię miała miejsce w 2006 roku i nie zdziwcie mi się, że to będzie partia blicowa. Lubię wygrzybywać pewnego rodzaju perełeczki według mnie, partie, które na pewno przyciągają uwagę, chociaż jest ich naprawdę wiele i nie sposób je porównać, która jest lepsza, która jest gorsza. No, ale w partii tej wystąpił Gary Kasparow z Wiktorem Korcznojem. Moi drodzy, Gary Kasparow, były Mistrz Świata, jak dobrze wszyscy wiedzą. Nazwisko znane na świecie bardzo dobrze, nawet przez amatorów szachowych lub ludzi, którzy nie grają w szachy, również jest znane. Z kolei Wiktor Korcznoj, pretendent do tytułu Mistrza Świata. Już świętej pamięci, niestety, ale całe życie poświęcił szachom. Taka króciutka anegdotka: pamiętam kiedyś historyjkę, jak Wiktor Korczny wybrał się do Wasyliya Iwanczuka, młodszego od siebie kolegi, pojechał na Ukrainę, żeby siedzieć z nim 12-14 godzin dziennie przez około dwa tygodnie i siedzieli. I analizowali, trenowali szachy, gdzie Wiktor Kocznoj był wtedy już po 70. moi drodzy. Także szachy kochał do samego końca swojego życia. Polecam sobie zaznajomić się bardziej z jego sylwetką. I przejdźmy do rzeczy. Partia była dosyć ciekawa, z tego względu, że Kasparów, jak dobrze wiemy, był bardzo ofensywnym graczem. No i nastąpiło D4 ze strony byłego Mistrza Świata. Skoczek F6 zagrał Wiktor Kocznoj. C4 posunięcie S. 6, skoczek na f3, czyli tutaj e, szykuje nam się obrona nimcowicza. Tak też się dzieje, ponieważ tutaj zostało zagrane goniec b4 z szachem. No i teraz jest e, kilka dróg: tak? można sobie zagrać skoczek na c3, można skoczek d2, można goniec d2. Jest kilka opcji, oczywiście. Tutaj skoczkiem na D2 nie ma sensu się cofać, bo skoczek wyszedł nie po to, żeby zasłaniać tutaj króla. Oczywiście, Hetmanem już tutaj nie ruszamy, sprawa jest oczywista. Tutaj Kasparow wybiera posunięcie goniec D2. Ja osobiście lubię grać skoczkiem na D2. Goniec D2 może być. No i pojawia się tutaj pierwsze posunięcie, bardzo, bardzo ciekawe ze strony czarnych posunięcie A5. Moi drodzy, o co w tym posunięciu chodzi? Generalnie, czarne liczą, liczą na to, że tutaj wybijemy tego gońca i będzie AB, ta pozycja. Wieście lub nie, już jest bardzo przyjemna dla czarnych. Bardzo przyjemna, a nawet ciuteneczkę lepsza bym powiedział. Z tego powodu, że otwiera się wieża, mocno kontroluje tutaj tego pionka A2. Ten pionek w tym jeszcze pomaga przede wszystkim. No bo tak naprawdę też skoczkiem nie możemy wyjść i również pionek A3 niczego na razie nie zmienia, bo możemy to sobie olać totalnie i zagrać jakiś swój rozwojowy ruch typu ruszada, może C5, może skoczek C6, może B6. Różne rzeczy można tutaj zagrać, dopóki wieża nie jest połączona z hetmanem. Dlatego to bicie... Przestrzegam przed takim biciem. To jest specjalnie zagrane A5, więc już możemy logicznie pomyśleć, że ten ruch nie będzie, czy znaczy tu bicie nie będzie dla białych korzystne. Skoczek C3 ze strony Kasparowa. No i posunięcie B6. No rzecz jasna, prosta sprawa, tutaj chcemy wyprowadzić gońca na b7, może na a6, ruch w nimcowiczu jak najbardziej znany. Posunięcie e3 ze strony tutaj białych i goniec na b7 zagrywa Wiktor Korcznoj. Przy tym, przy tym ruchu możemy się na chwilę zatrzymać i też widzimy, że goniec, ze skoczkiem bardzo dobrze kontrolują punkt E4 i o to również tutaj w tej obronie chodzi, żeby ten, te pole centralne kontrolować, a potem próbować się tutaj rozpychać pionkami centralnymi i walczyć o te centrum z białym, z, z przeciwnikiem, tak bym powiedział. Dobra, jedziemy dalej. Kasparow zagrał posunięcie, goniec na d3. Roszada ze strony, szybka Roszada ze strony Wiktora Kortnoja, szybka Roszada ze strony Kasparowa, jak dobrze wiemy, to był blitz. I posunięcie d5. No dobrze, walka o centrum jest. I teraz możemy sobie króciutko podsumować po kilku ruchach w debiucie. Jak to wygląda już z obu stron? Zauważmy, że białe mają już tutaj wyprowadzone wszystkie figury lekkie. Możemy też rzecz, że goniec no, jest taki po, troszkę pasywny, słuchajcie, ale on nie jest wyprowadzony. On tu grzecznie pilnuje skoczka. To też y, jest takie założenie. Może on się potem rozwinąć y, jeszcze lepiej, na przykład na G5, jeżeli zaplanujemy sobie ruch E4. Wiele jest możliwości ciekawych. No a czarne mają wyprowadzone trzy figury, prawda, w tym momencie skoczek jeszcze został w tyle, aczkolwiek y, to może było za cenę tego posunięcia a5, bo skoczek jakby stał na d7, no to a5 mogłoby już nie być. Aczkolwiek, no widzimy, że tam w debiucie, jak pamiętamy, był goniąc d2, więc trzeba było jakoś zareagować z gońcem lub zagrać tym pionkiem a5. Jest jak jest i teraz Kasparow. Wymienia pionka na D5. E, wybicie tutaj na D5. Oczywiście można e, wybić. E... No wszystkim tak naprawdę, oprócz Hetmanem. Zostało zagrane bicie pionkiem. To też jest dobre posunięcie. Niektórzy z nas by pomyśleli, że no ale dlaczego bije tym pionem, skoro zasłaniam tutaj gońca. No nigdy nie ma idealnie, moi drodzy, w szachach, że będziemy mieli super pozycję i nasze figury będą skoordynowane w jak najlepszy sposób. Niestety nie ma tak, ale już mówię jaki jest plus tego ruchu i to wcale nie jest minus. Eee, dlatego, że tutaj ten pionek ładnie kontroluje te pola centralne i powoduje, że możemy próbować wskakiwać skoczkiem na 4 z pomocą gońca i pionka właśnie D5. Jest taka fajna opcja wieża E8, skoczek D7. Ja myślę, że zwolennicy obrony Nimcowicza tutaj się czują bardzo dobrze. Ze strony Kasparowa poszło A3. No i teraz pytanie, czy bić skoczka na C3, czy, czy odejść gońcem na D5. Moi drodzy, Tutaj e, bicie mogłoby nastąpić e, Wybilibyśmy gońcem, gralibyśmy normalną pozycję Nawet po skoczku E4 można by było zabić Tutaj bicie, skoczek idzie może na E5 aktywnie Różnopolowe gońce, no normalna gra tak naprawdę Ale korczek postanowił zagrać e, e, gońcem na D6 No i teraz e, z wielu z nas na pewno by zagrało takie posunięcie Znaczy brałoby pod uwagę, ja również bym taki ruch brał pod uwagę Skoczek B5 Wydaje się ruchem bardzo fajnym, ambitnym, no ale to tylko jest atak na gońca. No i teraz zauważmy, że ten goniec może wrócić sobie spokojnie tutaj na, na pole E7 i planując tutaj zagrać na przykład C6, tego skoczka odpędzamy. Ale jest też inna fajna obrona, obrona no normalny ruch ze strony czarnych, posunięcie na przykład goniec A6. I widzimy, że nie możemy wziąć gońca, bo tutaj mamy strzał e, z tempem, e, wtrącone po prostu posunięcie e, dlatego skoczek B5 no, z reguły takich ruchów się nie zagrywa często chyba, że naprawdę wchodzi jakiś tutaj konkret, no teraz niestety ten ruch nie jest najlepszy, ale Kasparow e, oczywiście tego ruchu nie zagrał, on był e, raczej ofensywnym zawodnikiem i starał się zamieszać i tutaj już planuje zagrać, no, nie planuje zagrał skoczek na E5 ok moi drodzy, skoczek stoi w centrum nie będę się rozwlekał na tym, co by było, gdyby zbił goniec. Bo już sprawa jest oczywista, że odbijamy i mamy parę gońców u białych. Potem podpieramy tego pionka F4. No i myślę, że białe są tutaj bardzo, bardzo zadowolone. Więc tutaj Wiktor Kocznoj postanawia grać C5. Też pragnę zauważyć, że skoczek B8 nadal nie jest jeszcze wyprowadzony. I czy to Kasparow jest w stanie wykorzystać? Moi drodzy, no pewnie tak. Zobaczymy, jak zagrał dalej. Jaki ruch byście zagrali białymi? Żeby wzmocnić na przykład tutaj punkt E5, może punkt D4, coś z nim zrobić. No bić nie można, bo bija nam skoczka, prawda? Posunięcie F4. Posunięcie F4 to jest takie typowe ustawienie pioneczków. Pioneczków ktoś się do mnie przyczepił, że zdrowniale mówię, no ale też pracuję z dziećmi, więc wybaczcie. <laughs> ustawienie pionków. Więc to ustawienie pionów jest dosyć solidne. Widzimy, że tutaj skoczek z C6 jeszcze nie wspomaga ataku na D4, więc pion D4 nie jest zagrożony, więc na F4 ruch mamy czas. Posunięcie skoczek C6. No jest w końcu ten ruch, w końcu tutaj koczność wyprowadził ostatnią figurę. I powiem Wam, że ta pozycja jest w porządku. Ta pozycja jest mimo wszystko w porządku, to jest kwestia gustu, kto jakim kolorem wolałby grać. No ja lubię takie schematy białej. Okej. Okay. Skoczek na B5. Teraz to posunięcie ma duże uzasadnienie i duży sens, dlatego że atakujemy gońca i przede wszystkim tutaj bronimy punktu na D4. Widzimy, że nie można zagrać goniec A6, bo mamy strzał na C6 i jest wszystko fajnie. Ok, tutaj czarne wybiły na D4 i Kasparow wybija oczywiście pionkiem, tak. Grać należy. No i oczywiście, znowu, oczywiście, słuchajcie, tutaj ta pozycja jest naprawdę bardzo złożona. E, praktycznie wszystkie lekkie figury są prawie w centrum, dużo trzeba liczyć. No i ja bym się zastanawiał tutaj czarnymi nad takim posunięciem rozwojowym typu skoczek E4, licząc na wymianę tutaj skoczka za gońca, czarne na pewno by się czuły dosyć swobodnie, mając parę gońców, ten goniec byłby taki powiedzmy rozciągnięty, tak? Można też próbować grać na przykład aktywny ruch wieżacce. 8. No ale Wiktor Korcznoj, no to był blitz, także tutaj też presja ze strony, myślę, sporowa była taka, żeby atakować tutaj przeciwnika, widzimy Goniec fajnie atakuje, więc no nie wiem, tak przypuszczam, że Korcznoj mógłby zagrać, znaczy zagrał koń na E7, ale zagrał taki ruch prawdopodobnie już obawiając się jakichś ataków, może obrona w jakimś stopniu. Tego nie wiemy, ale już Kasparów przechodzi tutaj do fajnej ofensywy. Moi drodzy, posunięcie F5. Posunięcie F5 bardzo ciekawe, mimo że zasłoniamy gońca. To yy, tak powiedzmy troszeczkę gnieciemy tutaj te figurki, szczególnie widać, że skoczek nie ma tutaj opcji, prawda? Więc F5 na pewno ruchem jest całkiem, yy, całkiem fajnym i zgrabnym. Grozimy na przykład G4G5. To ta, tutaj już takie ostre akcje się dzieją. Można przerzucić Hetmana na E1, na przykład na G3. Są też takie plany, potem go jest H6. Wiele możliwości zobaczymy, co zagra Czarny. Wiktor Korcznej postanowił zagrać skoczkiem na E4. No i ten ruch, moi drodzy, niestety najlepszy nie był. Tutaj bym wam dał dosłownie 2-3 sekundy. Zatrzymajcie sobie film i znajdźcie dwuposunięciowe zagranie ze strony białych. Raz i dwa i trzy. Moi drodzy, Kasparow wybił tutaj skoczka na E4, Pionek wybił na E4 i posunięcie F6. No. Kasparow takich szans w ogóle nie marnował yy, i zauważmy, że to był blitz, czyli tutaj trzeba było dosyć szybko reagować. Może taki ruch w zasadzie w blicu jest bardziej wykonywalny i mniej trzeba liczyć, może troszeczkę intuicyjnie, ale taki ruch zagrać po prostu trzeba. Trzeba tutaj starać się rozerwać królowi obronę, ob rozerwać przede wszystkim te pionki F7, G7, H7. No król musi być naruszony, jeżeli chcemy dać mu matę. W tym momencie czarny zbił tutaj na e5, wtrącił taki ruch. Odbicie ze strony tutaj Kasparowa. Jeszcze zobaczmy, co by było na przykład, jakbyśmy zbili na e7. Jeżeli zbilibyśmy na e7, atakując Hetmana, bierze i tu jeszcze mamy atak na gońca. Hetman by odbił. Tu się nic strasznego nie dzieje, moi drodzy, bo jak zbijamy na e5... Jest piękny ruch wtrącony, hetman na C5 z szachem i odbijamy w następnym ruchu skoczka. Więc tutaj Kasparow miał e, wszystko policzone. Dlatego wybił pionkiem na E5. No i skoczek zagrał na g6. No, za dużego wyboru tutaj białymi chyba nie ma. W blicu każdy z nas w e, partii szybkiej lub w klasycznej również wybił na G7. Rozbijamy króla, król odbił, chociaż teraz podpowiadają komputery. Słuchajcie, żeby zagrać wieża E8, taki pionek czasem na G7 może stać się fajną obroną dla czarnych, wbrew pozorom. Paradoksalnie w zasadzie na to patrząc i mówiąc, no ale zostało wybite to szybko. Też czasem trzeba wybić atakującego pionka. I skoczek na D6. No widzimy, że skoczek nieźle się tutaj wpakował, moi drodzy. Skoczek w centrum stoi wyśmienicie. No, atakujemy bardzo niebezpiecznego również gońca. Czasem jakaś odsłona, goniec tutaj na G2 jakieś maty mogłyby się zadziać cudem. No, nie wiadomo, ale skoczek już stoi tutaj bardzo dobrze. Poza tym, tak, atak i świetny strzał na F5. No, rewelacja. Rewelacja tutaj u białych. Goniec zagrał na A6. No, i w tym momencie Gary Kasparow popisuje się fantastycznym ruchem, moi drodzy. Szukamy tego posunięcia. Białe zaczynają i mocno atakują. Dwie sekundy, moi drodzy. Jeden i dwa. Otóż, koniec na H6. Fantastyczny ruch e, ofensywny. E, rewelacyjny, nietrudny, generalnie. E, znaczy, na pierwszy rzut oka wydaje się kosmosem, oczywiście, ale no musimy po prostu przeliczyć, co by było po biciu na H6. I to sobie od razu przepatrzymy. Tak w partii nie poszło, ale zobaczmy, co by mogło nastąpić. Tutaj dajemy szacha skoczkiem na f5 no król idzie na spacer lepszego wyboru nie ma jak pole g5 no i tutaj dajemy szacha hetmanem na c1 przedłużenie agonii to by było na przykład zagranie tutaj hetmanem na d2 no ale już tego nie będziemy rozpatrywać rozpatrzę tylko zasłonę na przykład pionkiem zachowując hetmana co nie ma znaczenia w ogóle tutaj oczywiście wybijamy no i skoczek to też jest przedłużenie tutaj tego mata tak naprawdę bo wybijamy hetmanem król idzie na h5 hetman na H6, król na G4 i moi drodzy mamy Mata na trzy różne sposoby. Możemy dać na H3 pionkiem Mata, Hetmanem. Na, nie, hetmanem na H3 nie możemy, możemy dać wieżą na F4 mata i skoczkiem na E3 e, również mata możemy dać. Na H3 hetmana, hetmanem jednak nie, bo król G5. No ale krzywdy to by nie było, bo byśmy wrócili i naprawili swoje błędy. No moi drodzy, e, po gońcu na H6 król nie zbił oczywiście, to jest sprawa prosta. Wiktor e, Korcznoj wrócił tutaj... E, Królem na G8, no i tak naprawdę, zobaczcie, że tutaj grozi wzięcie wieży, i tu grozi wzięcie wieży, więc jak należałoby zagrać: czy wybijamy tutaj wieżę, i tutaj przeciwnik tam wybija wieżę? Jak atakujemy, no to raczej nie staramy się upraszczać pozycji i wymieniać figur, tylko dalej dążyć do wzmocnienia. Wieża zagrała na F5. No i moi drodzy, w tym momencie Wiktor Korczność zagrał posunięcie Hetman H4. Niestety ten ruch już przegrywa, ten ruch już przegrywa z prostego powodu, po prostu goniec G5, no i Hetman jest pod potrzasku, nigdzie nie może spokojnie ruszyć, żeby nie był zbity, więc Hetman jest zdobyty, Wiktor Korcznoj poddał w tym momencie partię, no ale zobaczmy na przykład, jak można by było dalej cisnąć tutaj czarne powiedzmy, no bo moi drodzy, mamy... Atakujemy. Wiemy, że mamy dobrą pozycję, ale zauważcie, że nawet jak weźmiemy jakość, to też nie do końca wiadomo, czy już nam się to łatwo wygrywa. Tutaj, na przykład, jakby Hetman ruszył na D7, powiedzmy, no to jak dalej atakować? Oczywiście, sposobów jest cała masa. Trzeba oczywiście dokładnie też to wszystko liczyć. Można by było spróbować H4, hapić. Ale to tak, wydaje mi się, troszkę mogło być za wolne, chociaż tutaj e, komputer podpowiada, żeby tak grać. Ale ja bym polecał na przykład zagrać takie posunięcie Hetman D5, centralizujące totalnie figurę. Fajnie uderza w F7, goniec B7 nie może, to jest pilnowane wszystko. No i przede wszystkim możemy zbić tutaj pionka. No, taki ruch powiedzmy na bardzo... E, bardzo pokazujący to, że jesteśmy tutaj po prostu lepsi. Ale co by było po na przykład skoczek na E7? Pomijam fakt jakichś tam ruchów typu wieża D8. Wtedy na przykład wieża mogłaby zagrać na F6 wzmacniając skoczka, żeby nie być pod ewentualnym biciem, bo tutaj groziło bicie i skoczek odbija, wieża odbija Hetmana, więc wieża F6 wszystko trzyma. W przyszłości Hetman e4, skoczek f5. Po prostu gramy sobie jeszcze spokojnie tutaj w szachy, ale na przykład co by było po widełkach, tak? Tutaj byli, byśmy mogli spokojnie zbić pionka. Skoczek jeżeli wybija na f5, no to tu już jest tragedia, moi drodzy. Również zaczynamy i wygrywamy. Fajne kombinacje tutaj Kasparow rozgrywał. Warto jego partię analizować zawsze. Po kilka razy nawet. Sam to stosowałem. Tutaj Hetman g4 daje szacha. Skoczek nie może, bo jest od razu mat, więc król zmierza na h8 i spokojnie nie odbijamy na F5. Jeżeli wieża G8, brnimy się od mata tylko na chwilę, bo goniec G7 w następnym ruchu dajemy mata Hetmanem. A jeżeli F6, moi drodzy, no to również goniec G7 szach. Jeżeli król, przepraszam, jeżeli Hetman bije, to bijemy tu. A jeżeli król na G8, no to dajemy bardzo ładnego mata na H6. Tak mogłoby być, poszło inaczej. W każdym razie yy, Dzięki serdeczne za oglądanie. Partia myślę, że bardzo ciekawa. Zresztą partie Kasparowa są bardzo ciekawe, tak samo jak Wiktora Korcznoja. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Piszcie w komentarzach, co o tej partii sądzicie, czy Wam się podobało. Subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!